Zdrowie. Myślałem, że podczas tego challenge nie będę tego robił, ale muszę to zrobić. Czyli kara. Tak. Nie było mnie przez 8 dni. Miałam taką przerwę lekką od YouTube'a, a od nagrywania na YouTube'a. Ale tak, no muszę zrobić karę, bo zbyt długo mnie nie było, a miałem być codziennie, miałem robić daily to za wszystkie takie dwudniowe, dniowe przerwy. Dlatego tak, to jest też specjal, bo muszę zjeść najostrzejszego chipsa na świecie. Nawet tutaj mleka nie mam, więc nie wiem, jak to wytrzymam. Najostrzejszy chips na świecie, normalnie. Dlatego co? Już wypala. Mam tutaj tylko jakby taki jakiś soczek, coś takiego. Takie. Dobra, no to próbujemy. 3, 2, 1. Ile wytrzymamy? Już 4 sekundy. 5. I co? Nie da się. Siedzę tutaj sobie opukać buzię, bo to na wargach tak zostaje. Nie da się, widzowie. To było naprawdę ostre. Boli język, pieczy w sensie tak trochę. Ja nie mogę. To była najostrzejsza rzecz, jakąkolwiek jadłem. I już na szczęście aż tak to nie jest ostre. Po wypiciu ponad połowy butelki. No ponad ci zostało resztka tutaj na dnie, naprawdę. I jeszcze mi się tak będzie pewnie odwijać takim ostrym, niedobrym. Ale udało mi się. Nie mówię, że nie muszę zrobić kary, bo to była kara i no jak następny tak, no bo były takie przerwy, tak 4 dni, później 5, 6, 8 nagle. Za to wszystkie dni nieobecności podczas naszego daily, podczas specjalnej subskrypcji. No po prostu zrobiłem tą karę i cieszę się, że przeżyłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na tym kanale ze specjalną subskrypcją. Myślę, że następny odcinek to będzie przemeblowanie studia. Wiecie, jak ja naprawdę nie lubię sprzątać ani przemeblowywać. To jest ładne studio, ale no trzeba to naprawić. Dlatego możecie się spodziewać metamorfozy studia, nie wiem. A może nie. Dlatego zasubskrybujcie, żeby tego nie przegapić i cześć!